Dzień dobry, sobota 27 kwietnia, witam się z Wami jak na mnie wyjątkowo wcześnie, bo jest po 9, a ja już w terenie, no jak na sobotę. Piękna pogoda, błękitne niebo, po prostu jest cudownie, słońce świeci. Zaczyna się wymarzony weekend, ciepły. W aplikacji pokazało stopni 14, ale z tego co widziałem u mnie już w sypialni to było 30, prawie 2 stopnie w słońcu, także jest rewelacyjnie. Ja teraz idę do sklepu, kupię jeszcze kuliszką zieleninkę, pomidorki, bo niestety zabrakło, a zapomnieliśmy wczoraj kupić. I jak wracam, to robię jajka po turecku, także zrobimy to wspólnie. Wam życzę miłego dnia i widzimy się później. Ale powiem Wam, żyleta. Sobota u nas bardzo, bardzo ciepła, piękna, słoneczna, bardzo fajnie. No to wygląda z okna. Podobno, to znaczy Marek jest na zakupach już, dzisiaj w ogóle, sorry, trochę wcześniej, ale jest no bardzo przyjemnie. Dzisiaj mamy intensywny dzień, ponieważ mamy nagranie, mamy wizytę u znajomych, no i w ogóle tak jakoś to wszystko się szybko dzieje dzisiaj. Dosyć wcześnie sobota się zaczęła, przynajmniej dla Marka, on już jest w sklepie. Czekamy na niego, potem śniadanko, pieczemy zistę, a ja się ogarniam. Moja nowa rutyna, sobota, niedziela myję włosy rano. Pozwalam im troszeczkę, wiecie, bez tych detergentów przez nocki przetrwać. I potem, no już bardziej przetłuszczone są, ale po prostu rano je sobie myję. W ciągu tygodnia po prostu mi się nie chce. No i tyle. Ja już działam z moją yerbą, tam mam dzbanuszek. Nie, mam tykwę. Dolewam sobie, wypijam, dolewam. Zaraz zabieram się za... Będę próbowała odzyskać rzęsy, jak ja to mówię, czyli coś tam nałożę na siebie, żeby trochę lepiej się prezentować niż zwykle, niż zawsze. No i później działamy. A wiecie, że czas to po prostu tak szybko leci. A ja teraz tu coś widzę. Wiem. Marek będzie sobie robił jajka po turecku. Jest i chorizo, które zaraz podsmażę, jak przyjdzie ze sklepu. Ja mówię sobie, bo ja nie za bardzo. Ja nie przypadam za tego typu śniadaniem, ale naprawdę kiedyś kosztowałam, jest bardzo dobre. Marek też robi pyszne. Także serdecznie polecam Wam wypróbować sobie, spróbować takie pyszne śniadanie, czyli jajka po turecku. U nas są już na kanale, właśnie teraz tak się zastanawiam, ale tak. I u nas już jest tyle przepisów, słuchajcie, że ja czasami się zastanawiam, czy to już było, czy jeszcze nie, bo tak mam w głowie, co jeszcze. I słuchajcie, na pewno będzie, bo ja już mam taką wizję, że chcę to nagrać. Śledzie opiekane w pysznej zalewie octowej, które robi i moja mama, i teściowa też robi, albo bardziej teść, no jakoś tak. Także kusi mnie i na pewno zrobimy, bo też pisaliście o tym, żeby zrobić, że chcielibyście taki przepis, więc nie ma sprawy, a ja sama chętnie to zrobię, bo jeszcze samodzielnie nie robiłam nigdy śledzi opiekanych, a że mamy przepisy u moich rodziców, u teściów, no to trzeba brać. Tymczasem ja siadam do makijażu, troszeczkę się tam podmaluję, wiecie. Jeszcze tu patrzę, a takie ładne tulipany, momencik. Nie zniszczyć, o takie szarpane papuzie. Także chyba wezmę, to postawimy sobie na stole. Zieleninka świeża przyjechała. Od razu coś tu weźmiemy. I pomidorki. Może takie wezmę dzisiaj. Pietruszka wybrana. Jeszcze tylko kopereczek. Weźmiemy dwa takie pęczki. Oczywiście tutaj tak ciągną szybko. Pomidorki wybrane, czerwoniutkie. Tulipany. No i można wracać do domu. Robić jajka po turecku. Ale jeszcze widzę grzybki shimei, to wezmę na jutrzejsze śniadanie, będzie do jajecznicy idealnie.
prezentuje się moje stanowisko makijażowe. No właśnie, włosy trochę przeczesane, mogą się suszyć. Marek przyszedł ze sklepu i właśnie tu ogarnia. Zaskoczenie pełne, Marzenki. Ja już mówiłam, tak, że to jest zupełnie... Jakbyście widzieli jej minę rano. Rewolucyjna sobota, ja mówię. Jakie dziwne. To są te papuzie, czy jakie tu tam? Ale takich nie mieliśmy jeszcze. To nie? Są prawdziwe papuzie, no. Prawdziwe, najprawdziwsze. Ja wam powiem tak. Tak. Kupiłem już... grzybki Shimei. Jutro na sieranko będą. Robisz? Tak, Marzenka zrobi pyszne jajecznice. Nie, na pewno. Dzisiaj wstałeś wcześniej, jutro też. Jedno zaskoczenie wystarczy. Nie, to już musi teraz wejść w rutynę. Nie, no ja też wstałem wcześniej, bo jutro jedziemy na wycieczkę. Ale przepiękne są te tulipany. One w ogóle wyglądają jak takie irysy. Bardzo ładne. Takie dziwne, ale są to tulipany? Chociaż tak, no po liściach to ewidentnie. Przepięknie to wygląda. Ale nie, czy za niski nie jestem wazon, ci powiem. One się trochę będą tu, chociaż... Nie, może jak ułożysz tylko... Ale te liście, spójrz, jakie w ogóle są takie... Ale wiesz co, ja tak myślę, że one są tak naprawdę, to są zmutowane... A no na pewno są jakoś genetycznie zrobione, bo to wiecie co, no one... Tulipany. Tak, nie wiem. No bo no, gdzie normalnie takie ten? To tulipan, to tulipan. Ale patrz, jaki ale piękny. To... No ten jest przecudny i zobaczcie, co Marek robi. Oprócz tego, że uciął końcóweczki, bo wtedy lepiej dłużej się trzymają kwiaty, to też my mamy taki zwyczaj, że nadmiar liści, przynajmniej po jednym listku z każdego kwiatuszka... A czy tylko jeden głównie? Tak, po prostu zrywamy, dlatego też, żeby one nie były takie zbite. Żeby pleśniały potem. Tak, i potem te liście nam pleśnieją i to już mieliśmy, no mamy przerobione. To sprawdzone, przerobione. Pięknie wygląda. No coś pięknego, także tak robimy i jeżeli też tak macie, to polecamy tak zrobić. Tulipany prezentują się rewelacyjnie, powiem wam, na stole. Jeszcze jak się rozbiją, to już będą całkiem wyglądały pięknie. A ja teraz biorę się za przygotowanie śniadania, ale najpierw jeszcze kuliczką tu dołożę do tych resztek, bo zobaczcie, tylko to zostało w lodówce. Także za chwilę wpadnie piękny koperek, do tego jeszcze pietruszka, cebulka, już nie kupiłem papryczkę jeszcze do tych jajek po turecku. To jutro na śniadanie. A co do dzisiejszego poranka, to wam powiem, 8:30 i tak naprawdę było, Marek wstaje z łóżka. Wiecie, najpierw za potrzebą. No ale potem tak pięknie nad dworzem i jakoś się wybudziłem, no bo jak jest tyle światła, słońce świeci, akurat tu rano ładnie słońce u nas świeci, no to wiecie, tu tamto się wybudziłem, mówię, dobra, już idę spać. No i potem się jeszcze kładę na chwilę do łóżka, a Marzena już nerwowo, co tak wcześnie wstajesz, co budzisz i w ogóle. Nie, no bo to jest bardzo ale zaskakujące. Co ja ci wczoraj powiedziałem? Ja Marzence wczoraj powiedziałem w aucie, to już się potem ucięło, że wstaję o 6:00. No o 6:00 mi się nie udało wstać. Ale wstałem o 8:30. Nie, dzisiaj to naprawdę ja już mówiłam o tym, że... Ale wiecie, że Marzena nawet była rano nerwowa, jak wychodziłem do sklepu o 9:00? Normalnie, bo to jest zaburzenie mojego rytmu sobotnio-niedzielnego. Słuchajcie, Marzena jeszcze latała w piżamie, włosy... A jutro jest niedziela handlowa, więc też rano możesz sobie... Nie, ale ja bym jeszcze do sklepu, gdyby nie fakt, że dla króliczków nie było nic zielonego. A wiesz, jak one lubią. W ogóle muszę George'a przegonić po sypialni, bo już tam się ulokował od rana. Także, tak jak mówię, sobota po prostu taka zaskakująca, zadziwiająca i zaburzono mi rytm sobotni, ale już spoko. A możliwe, że się starzeje, a ludzie z wiekiem potem śpią krócej. Tak, to się starzeje z każdym dniem, także smacznego śniadanka rób. Dopiero robię. I czekamy, bo mówiłam, że przepis to już jest u nas. Hula, i bardzo prosty, także polecam serdecznie. Śniadanie gotowe, ale niech was nie zmyli to, że są dwie porcje. To nie jest dla Marzenki porcja, to jest porcja dla Michasi, bo Michasia sobie też takie zażyczyła. Natomiast Marzenka mówi, że ona jajek po turecku nie chce, nie ma ochoty. Także my teraz z Michasiem bierzemy się za jedzenie. Wygląda to pięknie, a smakuje, powiem wam, jeszcze lepiej. I zawsze mnie to dziwiło, jak można jeść jogurt z jajkiem i jeszcze tylko kiełbasę. Ale powiem wam, że smak jest po prostu obłędny. Także bierzemy się za śniadanie. Czy Marzenka chce spróbować? Nie, dziękuję.
Ale wiem, że jest smaczne. O, widzicie. Jak już Marek zrobił. Tak, przepis znajdziecie u nas, także serdecznie zapraszam. Link oczywiście w opisie tego filmu. Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć przepisu na pyszne domowe jajka po turecku, to odsyłam już teraz. Można sobie zrobić, wystarczy kilka składników, 15 minut i gotowe. Śniadanie dla króliczków. George już łaskawie przyszedł spod łóżka, ale powiem wam, turysta, chodźcie. Róbcie. No ale co, wy niechętni? O, to ja leciałem rano po świeże, zielone, a tu koledzy, pan, chodź róbcie. No rupę tu mam wyrąbane całkowicie. Chodź róbcie. Ale patrzcie teraz na to. Róbcie. Łaskawie się wyciągnie. Marek, nic na siłę. Dobra, chodźcie, tu macie śniadanie. I w życiu. Smacznego, panowie. George obrażony, bo wiadomo, a dzisiaj w ogóle George'uś. Będzie druga dawka tej druga inhalacji. Inhalacja. Tak jak potem wrócimy. Wieczorem to króliczek dostanie. Powiem wam, że zachowywał się nawet ładnie. Bo był zestresowany. Słuchajcie, nie tarapanił się w tym kontenerku. Nie gryzł tych wężyków, także powiem wam, że naprawdę zachowanie króliczka było idealne. No, ale stresik na pewno był, no bo wiecie, tu mu coś syczało, tu przykryty, tu w tej zamknięty, o co chodzi, nie? On tego nie kuma. Także teraz panowie, o proszę, raczyli wyjść. Aha. To o to chodzi. Nie no, króliki mają, powiem wam, swój świat. Swój własny, mały, ciasny świat, o. I teraz w dwójkę, nie ma to jak w dwójkę, tu się gnieść, tulić. Dobra, panowie, to tyle w temacie. Kubeczek Marzenki, czy ty sobie, Marzenko, życzysz kawę teraz? Nie, napiję się łani. A ja piję, proszę, z takiego... Barbusa? To w ogóle nie pasuje do kawy, nie? Nie, to pasuje do mleka bardziej. Ale tu będzie kawa dzisiaj wyjątkowo. Także tylko wszystko idą sprzęty do góry, żeby to wyszło. No. I zrobimy sobie kawkę z Carlusa. Niestety nie było innych, w innym kształcie kubków z tym napisem, więc taki wpadł. A co tam jest informacja? A robi się, dobra. A Marzenka sobie wybrała taki, bardzo ładny. Powiem wam, że pasuje do jej bluzeczki w ogóle ten kubeczek. No tak, bo to... I do wałeczka nawet teraz. Do wałeczka, ale pod ta kolor. Kawka się pojawi, jak już będzie zista. To nie ma tak. Aha, to my przed czasem. Ale spoko, zrobisz sobie drugą. Dobra, i taki talerzyk, proszę bardzo. Bardzo fajny. Szkoda, że do tego talerza nie było kubków. No ale widzisz, jakie tu związane z jedzonkiem, papej. Czyli jedz. Proszę bardzo, tu już woda się będzie gotowała do przygotowania cytryny, bo cytryna jest potrzebna do dzisiejszej zisty. Trzeba ją. Została już, ale uprzednio bardzo dobrze wymyta, wyszorowana. No i teraz będzie za chwilę parzona, a tu kawa, proszę, jaki kubek, no pięknie się prezentuje w tym kubku, o. Ale to gorące, matko, dziwnie. Coś bardzo dobrze przewodzi na ciepło. O, jajka gotowe, Marzenka przygotowuje miejsce do nagrania. Malinki. Ale wiesz co, wiesz, żebyś mogła z tym wałkiem nagrywać? To jest takie śląskie. Ja? No. A może lepiej z tym? Z czym? Z nudelkulą. Nie, ale z wałkiem by było okej, okay, ja się albo powiem. Taką chustkę miały, nie? Kobiety. A masz taką? Ale no, moja babcia zawsze, słuchaj, jak gotowała albo piekła, to zawsze zakładała taką chustę. Tak? Zawsze, no. Żeby włosy nie leciały do jedzenia. Tak, tak, tak. Nie powinno się. Ale tak. Może z tym wałkiem tak zrobimy inaczej. Już siedzi w bradurze. Ile trzeba czekać? No około 45 minut, 40, no to zależy od piekarnika, dlatego no wiadomo, zawsze trzeba obserwować. To co podajemy w przepisach, no to jest zawsze gdzieś takie, słuchajcie, no poglądowe, że każdy musi potem dopasować. No ale jest jeszcze jedna metoda, do suchego patyczka. O, a co ty się tak śmiejesz? Nie no. Już tu chodzi? Ja się coś śmieję, bo jakbyście, jak... Posłuchajcie Marzeny, jak ona goto. Ja? Richtig fajnie fest. Ona ma taki fajny śląski akt, taki ciężki, co na co dzień tego akcentu u ciebie nie ma. Nie, no nie na co dzień można śpiewająco, a tu tak wali gotką. Nie, to jeszcze musi tam być. Ja? Dobra, ja, bo jeszcze będę zdjęcia robione, żeby fajnie smakowało. Masz kieciu, ja? Ja. Tak, wylapiąto, będzie ten przepis.
poniedziałek po południu. Po południu i powiem faza. Faza jak nic. Teraz chyba większość ludzi będzie miało fazę, ale ta faza przejdzie. Ale nie, ja wam powiem wprost. Ja na przykład lubię słuchać po śląsku, ale mi się też ciężko godo. Taki wiecie, taka gotka, takie mieszane, coś tam też inaczej, ale taki typowo śląski, no to ten język już tak zanikł, że niestety tak. Jego się nie słyszy tak na co dzień. Przez lata, jak my byliśmy nauczycielami, to człowiek to się walczyło musiał z tym językiem. Się, słuchajcie, no powstrzymywać, żeby czegoś tam... Ale ogólnie w szkole się walczyło, to już kiedyś nawet wspominałem, że tak. Nauczyciele, ja nie wiem o sobie, ale jeszcze jak ja chodziłem do szkoły, to miałem kolegę, który i godał po śląsku, i pisał po śląsku. Tak, to z polskiego zawsze dwa. Jak uczeń mówił, ja sama to robiłam, jak godał, to ja go poprawiałam, nie? No inaczej, teraz nie? Może być inaczej. To jest błąd, bo... Takiego podejścia jeszcze nie widzieliście do pieczenia u nas. Ale jak pachnie cytryną. Ty sucha. No jak? No jest wilgotna, bo jest, wiesz, tłuszczu dużo. Ale tak nie ma ciasta. Dobra, bierzemy ją. Myślisz? Oczywiście. To będzie zista nad zistami. Ale wiesz co ci powiem, mam do ciebie świetną wiadomość. Przed chwilą czytam komentarze i jedna pani napisała, że znalazła sposób na te pieruńskie ziemiórki i zimurki. Już to mam nawet w koszyku, no. No to pokazywała, mówiliście o takich żółtych... Słuchajcie, nie, takie pałeczki to są, które się daje chyba do ziemi. Dobra, wyłączone. I to niestety te ziemiórki, no, kaput. Myślisz, że to jest to? Ja to kupuję, 70 zł za dwa opakowania, ale... Ale zwalcza trudne szkodniki. Tym ziemiórki. Aha, no nie wiem. Jest napisane w opisie, że ziemiórki też. Ziemiórki też, tak? No to kupujemy. No. Także ja to zamawiam. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie koło wtorku będzie, więc na majóweczkę to zamontujemy i zobaczymy efekty. I mam nadzieję, że wszystkie ziemiórki mi się, słuchajcie, wyprowadzą na majówkę. Już ich nie będzie. Ja a lokal. Matka tu pachnie na całym mieszkaniu. Słuchajcie, no najgorsze wiecie co jest teraz, że trzeba czekać. Trzeba czekać, aż to wystygnie. Tak, to się musi tak, zupę ogórkową, taki obiadek wcześniejszy. No, zupa ogórkowa może być. No. A tutaj się śmieje do nas ta piękna zista baba. Tylko babka. Nie wiem, czy posypać ją cukrem, pudrem, czy no koniecznie, raczej... no a tak? Jakże nie, no. Babka bez cukru, pudru, mat. Co by było? Robiono? Zista się kryje, a Marzena mi tego do jeszcze! Ile ty tego chłopie będziesz jod jeszcze? No ja teraz tak wiecie, przeszłam. Że jeszcze chcę kuncek, nie? No kuncek, o. No i... Powiem wam smak obłędny. Bardzo dobrze. Kolor. Tak cytrynowy, że masakra. Kolor cytrynowy, masło, jajka, naprawdę przepyszna babka, ucierana zista. I ten posmak cytrynowy, poezja po prostu, no muszę powiedzieć, że to jest coś... Muszę, innego. Bo się uduszę, jak to tak, się mówi. Pięknie wyrosła, pięknie się prezentuje, spora. Pękła przede wszystkim. Pięknie, to świadczy dobrze o niej, także przepis, rewelacja. Powiem wam tak, przepis na majóweczkę, możecie już sobie wyczaić, jutro się pojawi na kanale Gotujemy, także polecamy serdecznie. Także ja teraz sobie wezmę kawałek tej babki, siadam do komputera i będę montował przepis. A proszę bardzo, co Marzenka ode mnie dostała. I teraz do wszystkich informacja. Napiszcie w komentarzu, co tu jest napisane, jak się to przetłumaczy na język polski. Ale ja to oni może... to widzą od lustrzane? Tak, teraz widzicie jak trzeba. Tak. Joci przaja. Napiszcie, co to znaczy po śląsku. Kto wie, ten pisze. Właśnie, czekam. A ty mi przejesz? A jak napiszę, jak napiszecie, dobrze będzie serduszko, jajo ci przaja, ja. Także to jest... Ile? 15 lat? No, wiecie nie, co to jest? Więcej. Jakie? 15. No ale tak? Od ślubu. A od ślubu, bo wcześniej żeś nie przajała. Marek, muszę cię ochrzanić. Co to znaczy? A, proszę, jaka stylówka. Chodzenie... Krótkie spodenki. Bo jest ciepło. Nowe buty niebieskie. Bo jest co? Bo jest ciepło. To jest właśnie ten prezent urodzinowy, który miał być moim prezentem, ale się okazało, że muszę za niego zapłacić normalnie, a bez zniżki, bo przepadło 6 dni. No bo zapomniałeś o zniżce. Ale znaczy, to nie też zapomniałem nam... o ważności kuponu, nie? Z tego kodu, czy to tam chociaż było. No dosyć, znaczy miesiąc to niby nie krótko, no ale... No moja wina, dobra.
Twoja wina, nasz Śląsk. Ale buty ładnie się prezentują. Tak, buty są bardzo ładne. Pod kolor spodenek i pod kolor... No, niektórzy zwrócili uwagę na twoje żylaczki. Ja mam, słuchajcie, żylaki już od wielu, wielu lat. Marzenka specjalnie tutaj ten temat poruszyła prawdopodobnie. Ale byłem u lekarza, mam robione przepływy. Powinno się robić przepływy. Kiedy no byłeś? Robione. Kiedy byłeś ostatnio? Nie tak dawno. Tak? W tamtym roku. Nie, ale kłamie. Dobra. Dobra. Ja tu nie będę tematów poruszał. Czyli widzicie, przygotowane wszystko, bo my wychodzimy. Przesła na górze, bo wychodzimy. Zista przykryta ściereczką. Żeby się nie wysuszyła. Tak. A co do żylaczków, powiem wam, są pod kontrolą, nie bolą, nic się z nimi nie dzieje. A to, że je widać, je będzie widać. No. Ja na razie nie zamierzam ich się pozbywać. To operacyjnie, że nie... Bo no też mieliśmy różne teorie, czekajcie, że po operacji one się znowu odnawiają i tak dalej. Najważniejsze, żeby w takich przypadkach jak Marek na przykład badać przepływy. Przepływy, czyli czy ta krew rzeczywiście tam nigdzie się, wiecie, nie toruje i nie zmniejsza się ten przepływ, co może prowadzić do jakiejś zakrzepicy, zatoru. O. No i to jest już bardzo groźno brzmiące. Teorie jak zwykle są różne, także żyjemy dalej. No ale jak się wie, że się coś ma, to trzeba to mieć pod kontrolą. To tak jakby na przykład, wiecie, w sytuacji mojej. Ja wiem, że mam chorobę, mam zdiagnozowaną i się nie leczę, bo co? Bo nie chcę, bo uważam i tak dalej. No są różne osoby i różnie mogą do tego podchodzić, ale tu mniej więcej o to chodzi, żeby no, mieć siebie pod kontrolą. Tymczasem my wychodzimy, idziemy do znajomych. Ja już widzę, że na balkonie dzieje się to, co w tamtym roku, czyli zaczynają pylić drzewa iglaste, bo na lampach, czy tam właśnie na balustradzie jest już taki zielonkawo-żółtawy osad. To w tamtym roku już rozkminialiśmy ten problem, no i właśnie pisaliście, że to pylą drzewa i że to pylą iglaki. Faktycznie tu w pobliżu nas są iglaste drzewa. Tak, więc jak najbardziej się z wami zgadzam, bo to jest właśnie w takim okresie wiosenno, wczesnej wiosny. Potem już to zanika, no bo wiadomo, nie? Także pojawiła się niespodzianka u nas znowu. A co do balkonu, to ja uważam, że warto by było teraz, w tym tygodniu, przywieźć Marzenko te poduchy na dwa razy, żeby na majóweczkę balkon był dostępny, bo ma być ciepło, ma być ciepło. W tym tygodniu możemy to śmiało zrobić, na dwie tury sobie przewieźć. Tak, na spokojnie, langsam. Tylko jeszcze trzeba kafelki umyć i ja myślę, że wykorzystamy do tego twoją automatyczną szczotkę. Jaką? Elektryczną. Elektryczną, no. To się sprawdzi. Tak, szczotka się sprawdzi, bo powiem wam, szoruje bardzo dobrze, z tego co tak miałem okazję sprawdzać. Tylko, że no wiesz co, to by trzeba płynem myć zdecydowanie te kafle porządnie. No bo wiecie, po sezonie zimowym, jak dookoła palą w piecach, to ta sadza siłą rzeczy osadza się. Chociaż było odkurzane na balkonie, no ale wiadomo, umyć to trzeba, umyć trzeba też ten nasz narożnik tutaj, też go musimy ładnie umyć, wyczyścić, bo był też odkurzany, ale niestety, no wiadomo, po zimie jak to odpalił. Słuchaj, to jest porządna maszyna, automata, ustawiona idealos, jedziemy, auto po tygodniu znowu odpaliło bez większego problemu. Także jedziemy. Ciepło na dworze. Mimo, że w tym bezrękawniku jest jakoś mega ciepło. Ty, ale zobacz, jak ja tą kamerę założyłem. Także nas nagrywa, nie? Kamera zamiast patrzeć na ulicę, to patrzy na ktoś nas. Ktoś jedzie chyba, tak? Czy ty dzwoniłeś? Nie, ktoś jedzie. Jeszcze tylko w kwestii ładowarki, którą kupiłem ostatnio w Lidlu, powiem wam, bardzo dobrze się sprawia. Bardzo dobrze działa. Nic się z nią nie dzieje, wszystko pasuje. Ta poprzednia się niestety zepsuła, także działa i ładowareczka, i kamera z jednej, już się tak przełączę, więc jest ok. Nie wiem, ile stopni tu pokazuje termometr, 18,5. No, a na dworze stało auto, więc myślę, że taka temperatura jest, ale jest bardzo ciepło, powiem wam. Jesteś. No pewnie. Chciałabyś z króliczkami się zaprzyjaźnić? Na pewno. No. Spotkanie udane. Teraz czas jeszcze dotankować auto. Dzisiaj paliwo
po 6,61 minus 30 groszy, czyli 6,31, tankuje 95 akurat tu. No i jedziemy powoli do domu. Jeszcze jak wrócimy, a już 22, no to tak jak mówiłem, króliczek będzie inhalowany. Także trzeba. No. A potem biorę się za dokończenie montażu przepisu i tego daily vloga, którego teraz oglądam.